W tej części pokażemy, w jaki sposób utworzyć projekt w programie Haberka oraz jak zarządzać poszczególnymi danymi. Ten krok jest potrzebny, aby utworzyć listę materiałów oraz schemat elektryczny. Aby stworzyć projekt, wybieramy nowy i wpisujemy nazwę projektu, np. Na dom Jednorodzinny. Projekt został utworzony. Klikając lewym przyciskiem myszy w nasz projekt w zakładce Struktura projektu, po lewej stronie u dołu możemy odczytać jego właściwości. Wszystkie pola możemy uzupełnić bądź zmienić ich zawartość, na przykład dodać opis projektu, tychy. Możemy również zmieniać etap projektu, na przykład zapytanie ofertowe, kosztorys, realizacja itd. W zakładce Struktura projektu Schemat elektryczny jest skonfigurowany domyślnie. Jeśli go wybierzemy, możemy zmienić jego domyślne oznaczenie, opis bądź uzupełnić inne pole w zakładce Właściwości. Dodajemy opis rozdzielnica główna parter. Jeżeli potrzebujemy dodać nową rozdzielnicę, wybieramy nasz projekt i klikamy plus. Wprowadzamy numer obudowy PR1 jej krótki opis. Podrozdzielnica, piętro, oraz zatwierdzamy klikając OK. Jeśli potrzebujemy kolejnej rozdzielnicy, powtarzamy proces. PR2, podrozdzielnica, garaż. Możemy również dodać nowy podobszar. Wybieramy projekt i klikamy Dodaj podobszar. Następnie wprowadzamy nazwę podobszaru oraz opis. Wpisujemy dom. Zatwierdzamy. I tak dalej. Dodajemy drugi podobszar garaż. Możemy również przemieszczać wybrane rozdzielnice między poszczególnymi podobszarami. Aby to zrobić, chwytamy lewym przyciskiem myszy i przeciągamy do wybranego podobszaru. Teraz mamy gotową całą strukturę projektu.